Cześć, witam Was w nowym filmie. Dawno czegoś takiego nie było, jak widzicie, ja mam w części wykonany makijaż, bo jest to oko, brew, ale nie mam nic na twarzy, poza korektorem pod oczami. Jest z nami Melania, więc może nam czasami trochę przeszkadzać. Chciałabym Wam nagrać dzisiaj pierwsze wrażenie podkładu, a później w dalszej części dogram Wam jego recenzję po około 2 tygodniach stosowania. W każdym razie znalazłam w pudełeczku Pure Beauty nowy podkład My Master z Liren. Wiecie, że ja uwielbiam podkłady Liren, a ten zapowiada się naprawdę świetnie. Ma piękne opakowanie, prawda? Tak? Melcia jest zainteresowana. Ja mam go w odcieniu beige. On zawiera koloidalne złoto i peptydy kolagenowe. Brawo! Rośnie nam mała gaduła. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzała. Tutaj producent obiecuje nam, że będzie to bardzo wysokie krycie. Także jestem bardzo ciekawa. My Master to nie tylko podkład, ale również odmładzająca esencja pielęgnacyjna. Dzięki zawartości stworzonego w naszym laboratorium unikalnego kompleksu Gold Collagen, twarz staje się widocznie odmłodzona i zregenerowana. Ty nie potrzebujesz odmłodzenia. Śmieszne, co? Trwałość makijażu do 24 godzin, 96% kryje niedoskonałości, 90% wyrównuje kolor cery, a 89 osób twierdzi, że niweluje widoczność naczynek i zakrwienień, a 87, że nie pozostawia smug. No to testujemy, tak to wygląda. Jeszcze sprawdzę ustawienie kamery, bo mam wrażenie, że mam Was trochę zbyt wysoko. I przechodzimy do aplikacji. Ja go jeszcze nigdy nie otwierałam, w sensie wyciągałam butelkę, ale nie otwierałam. Także zaraz zobaczymy, o co tyle szumu, bo słyszałam dużo, naprawdę dużo. Zdecydowanie miałam Was zbyt wysoko, mam nadzieję, że już teraz jest lepiej, ale jak wiecie, dawno nie nagrywałam, więc wypadłam z wprawy przed użyciem wstrząśni. Ona ma mieć taką bardzo wodną formułę. Okej, nie ma żadnej pipetki ani nic takiego, więc... Brawo, myszko! Więc ja go sobie odrobinę wyleję tutaj. Taką wygląda, jest bardzo płynny. Jak widzicie, on teraz ścieka po mojej dłoni. Ja wiecie, że lubię podkład sobie najpierw wsmarować. Bardzo rzadki jest, bardzo płynny. Gęstnieje na twarzy. Bardzo ładnie pachnie, delikatnie. Cieszę się, że kolor został dobrze dobrany, bo obawiałam się, że może być, wiecie, zbyt ciemny, ale ten kolor wygląda przepięknie i powiem Wam, że naprawdę ma świetne krycie. Melcia, tak się fajnie bawisz tam? Pięknie! Mama tylko nagra, dobra? Okej? Okay. Czy jesteśmy większość dnia same, więc cieszę się, że w ogóle daje mi nagrywać. No i muszę Wam powiedzieć, że cera wygląda nieskazitelnie. To jest niesamowite. Wygląda pięknie. Wydaje mi się, że on żadnych drobin nie ma i nie jest jakiś super matowy, nie jest też rozświetlający, ale chyba zostawia taką satynę na twarzy. Zobaczymy oczywiście... Czemu tak krzyczysz, kotku? Co ty tak krzyczysz do misia? Zobaczymy oczywiście, jak zastygnie. Czy on w ogóle zastyga? Na pewno ma bardzo przyjemną, kremową konsystencję. Chciałabym wszystko naraz mówić i wychodzi mi, że ma zamiast przyjemną, kremową, to przymową konsystencję. Melusiu! Mamusia już kończy. No, ona na to mnie nie patrzy. Patrzy na swojego misia. Brawo, brawo! Brawo, brawo!
wam, że bardzo przyjemnie się pracuje z tym podkładem. Ma naprawdę świetną konsystencję. Na czoło spróbuję go nałożyć tak stemplując taki mokry. Nie rozsmarowując go. Ale muszę wam powiedzieć, że ma tak piękny kolor, piękny zapach i mega krycie. Naprawdę mega krycie. Co tam, Niuniu? Ty śmiechu mały. Ona mnie tak zaklepia i się śmieje zaraz. Pięknie opowiadasz. Mega krycie, mega zapach, mega komfort na twarzy, przynajmniej w tych pierwszych chwilach. On jednak zastyga. To jest dobre. To jest świetne, że on zastyga. Ale zastyga na taki jednak bliżej mu do matu niż do satyny. Musiałam na chwilkę iść do Meli. Powiem wam, że moje pierwsze wrażenie jest mega pozytywne. Po pierwsze zaopakowanie, to jest szklana butelka, bardzo ładna i malutka. Teraz kot będzie nam miauczał. Po drugie zapach, konsystencja. Ja lubię płynne podkłady, bardzo lubię płynne podkłady, bo dzięki temu mogę bardzo cienką warstwą pracować. I powiem wam, że ten jest mega, mega kryjący, ale bardzo elegancko wygląda. To nie jest takie, wiecie, ciastkowe krycie, ciężkie. To jest lekkie, mocne krycie w lekkiej konsystencji. I muszę wam powiedzieć, że mam naprawdę cienką warstwę, która zastygła. Tutaj oczywiście, jak się przyjrzę, to widzę i piegi, jakieś tam pozostałości po wypryskach. Ale to wszystko wygląda bardzo elegancko. Tak, ja użyłam naprawdę dużo droższego podkładu. Takie jest moje pierwsze odczucie. Ten mat nie jest taki super płaski, ale też to nie jest jakaś satyna. To jest coś pomiędzy. Także też fajnie. Ja jeszcze sprawdzę, jak on będzie pracował z kosmetykami do konturowania, czyli z kremowym różem. To jest Pixie On The Glow Blush w odcieniu Ruby. Pięknie się bawisz, Melciu! Brawo! Brawo, brawo! Już do ciebie idę, kotku. Mam nadzieję, że Mela bardzo nie przeszkadza. Ale no niestety innej opcji, żeby coś nagrać, aktualnie nie ma, bo Mela wymaga dużo, dużo uwagi. Tak? I to jest śmieszne. No i spójrzcie, po zastygnięciu pracuję z kremowym różem bardzo dobrze. Naprawdę bardzo fajnie, nic tu się nie ściera. O, spójrzcie tylko, no naprawdę świetnie sobie radzi i fajnie, bo ten róż tak przyjmuje delikatnie. Ja mam wrażenie, że nałożyłam go więcej, a on tak go delikatnie przyjmuje, co jest oczywiście pozytywne, bo nie narobicie sobie plam. Na to teraz nałożę, na to, pod to, bronzer, to jest MAC. Nałożę go sobie na policzki. To jest sucha konsystencja, jak widzicie, ja się nie pudrowałam ani nic takiego. Tutaj mam też mokry mokry róż. Kurka, powiem wam, że naprawdę przyjmuję kosmetyki wszystkie fajnie, bo fajnie zastygł i nic się z nim nie dzieje, nie rusza się z miejsca. Co jest bardzo dużym plusem. A i na koniec nałożę jeszcze Paese Artist rozświetlacz, tu jest taka resztka, więc ja go dosłownie nakładam odrobinę. Melciu, co się tam dzieje z tobą? No i rozświetlacz też wygląda przepięknie. Naprawdę. Nic się tu nie dzieje. Cały czas czuję ten ładny zapach jego. Dajcie mi znać, czy wam się podoba. Powiem wam, że ja jestem zaskoczona, bo wygląda naprawdę dużo drożej, aniżeli kosztuje, bo kosztuje chyba, Boże, 29 albo 39 zł. Wydaje mi się, że 39. Ale jeszcze wam napiszę najwyżej na filmie lub pod, wkleję link. Wygląda naprawdę elegancko i luksusowo. Ja tymczasem zbieram się do mojej córki, bo nie wytrzyma beze mnie minuty dłużej. Myszko, naprawdę nieładnie się zachowujesz. Przecież ja tu jestem. Masz tyle zabaweczek.
No tak, ale z mamą najlepiej się bawi. Tak jak mówiłam na początku, nagram wam za jakiś czas podsumowanie, recenzję. A to pierwsze wrażenie chciałam mieć w tym filmie tak, żeby sobie to później wszystko porównać i żebyście wy wiedziały, jakie są odczucia. Hej, wracam do was po miesiącu, chyba nawet ponad, zamiast po tygodniu dwóch. Ale grudzień był dla mnie tak intensywny względem też nagrywania filmów, bo dodałam ich bardzo dużo. Na sam koniec przed świętami ja się rozchorowałam, później Mela. I takim oto sposobem jesteśmy już po świętach, końcówka grudnia, więc stwierdziłam, że muszę w końcu z tego filmu się z wami rozliczyć, że tak powiem. I przychodzę do was z recenzją już tego podkładu. Jego już połowy minimum tutaj nie ma. I powiem wam, że to jest rewelacja. Rewelacja. Wiecie, że ja nie lubię matujących podkładów, a to jest po prostu odkrycie. Dla mnie to odkrycie, ja go noszę codziennie. Jest idealnie dobrany kolorystycznie do mnie. Ja mam odcień beige. Nie przesusza, prawdopodobnie ze sprawą tego gold kolagenu. Pięknie, pięknie, pięknie utrzymuje się na skórze długie godziny. Oczywiście nie testowałam go przez 24 godziny, tak jak zaleca producent, ale naprawdę utrzymuje się pięknie, ma przepiękne wykończenie. Ja teraz na mrozach przed świętami odmroziłam sobie lekko policzek i był bardzo suchy, taki wiecie. I wtedy zaczęłam go mieszać z kremem BB z Bourjois. Bajka. Dla osób, które totalnie nie lubią matu, to jest po prostu połączenie idealne. On ma takie krycie, że nawet kropelka do kremu BB zakryje wam wszystko. Także ja mam wrażenie, że powiedziałam już wszystko po tak długim czasie, po tak długim stosowaniu przez miesiąc. Dzień w dzień ja jestem zachwycona, więc serdecznie wam polecam. Dajcie znać, czy już korzystałyście z tego podkładu. Jeżeli nie, to czy macie w ogóle zamiar. Ja się cieszę, że w końcu dograłam tą końcówkę. Środek filmu niestety usunęłam niechcący, ale tak się też zdarza. Także będziecie miały tylko pierwsze wrażenie i już taką stricte recenzję. Czekam na wasze opinie, na wasze komentarze. I jeszcze się przyjrzyjcie z bliska, jak on wygląda. Ja go nakładałam około 6 godzin temu. Wygląda nieskazitelnie. Tymczasem żegnam się z wami i widzimy się już w następnym filmie. Buziaki, pa!